dobry Państwu. Chciałbym wszystkich powitać na dzisiejszych w sumie dwóch wystawach trzech artystów. Pierwsza teraz jest o 17.00. Pani Anny Franczuk z Wrocławia. Kończyła tam studia medycyny. Potem następnie podjęła studia podyplomowe w dziedzinie malarstwa. Skończyła też, to co nam bardzo dobrym zaznaczeniem, pracę światowego zaznaczeniem. Także wspaniała artystka, miałem okazję ją poznać, także bardzo pracowita, bardzo odważna w tym, co robi. Można powiedzieć, że jak gdyby znajduje się w tym naszym współczesnym czasie, w sztuce, która nas otacza, w kierunkach trendy, jak to mówią, jest na fali, na topie, tak? Bardzo ciekawe prace, bardzo wspaniałe, kolorystycznie rozwiązane. Także, ale co ja tu będę dużo mówił? Ja nie będę za dużo mówił. Ty może coś powiesz właśnie o swojej twórczości, jak ta twoja droga przebiegała. Wiem, że jesteś pasjonatką, mówiłaś mi kiedyś, że musisz znaleźć sposób na życie, na zajęcie wolnych chwil. Powiedziałeś, że nie masz dużo, nie było przecież pracy. Ale poza medycyną jest właśnie to drugie, to zwane szaleństwo, to twoje. Bo wiem, że szalejesz na płótnach, także może coś powiesz o tym twoim szaleństwie. Skąd to się wzięło? No, znaczy ja jestem właśnie z zawodu lekarzem i jakby ta moja pasja malowanie, no tak nagle po prostu wybuchła w 2014 roku, także to nie było znowu tak dawno. No ale jak już tak to wybuchło, to już tak poszło. Cały czas tam było. Tak, i jakby po roku takiego samodzielnego malowania rozpoczęłam studia podyplomowe na właśnie ASP we Wrocławiu w pracowni profesora Leszka Mickosia. No i no myślę, że mi dużo dały te studia, bo profesor zachęcił mnie do właśnie używania takich mocnych kolorów, które teraz no polubiłam bardzo i tak jakby używam często. No i może, znaczy ja chciałam podziękować w ogóle na wstępie tutaj prezesowi galerii Krzysztofowi Rysie, że mnie zaprosił do tej wystawy, że mam zaszczyt tutaj pokazać moje prace. No i jeszcze oczywiście wszystkim gościom, że zechcieli przyjść na wystawę, także bardzo dziękuję. I chciałam wytłumaczyć, co rozumiem przez czas na relaks. Tytuł wystawy, bo ja to rozumiem wielorako. Po pierwsze, malowanie jest dla mnie formą relaksu, no i każdą jakby wolną chwilę właśnie się staram poświęcić na to, a jak nie mogę malować, no to z tego powodu jakby cierpię. No, także malowanie dla mnie jest relaksem. Poza tym, po drugie, no, uważam, że chwile relaksu, czyli chwile jakiejś przyjemności, takiego wyciszenia, odpoczynku, jakiejś kontemplacji przyrody, czy też, no nie wiem, smakowania czegoś, to są chwile, które mijają najszybciej, chociaż czas powinien biec równomiernie, ale jakby te przyjemności szybko uciekają. No i tak chciałam w wielu obrazach jakby zatrzymać tą chwilę i, no i oddać ten nastrój tej chwili relaksu. Po trzecie, no, mam nadzieję, że samo oglądanie tych obrazów jest pewnego rodzaju relaksem, może. I jeszcze jako lekarz to wiem, że przyczyną jakby wszystkich chorób, tak uważam, główną przyczyną jest stres. A relaks jest jakby przeciwieństwem stresu. Także można by powiedzieć, że no jakby staram się poprzez takie zachęcanie do tego, do wyciszenia, do relaksu, no jakby staram się wprowadzić pewną formę terapii sztuką. Także no mam nadzieję, że tu Państwo się poczują dobrze. No i zapraszam do oglądania.
My chcieliśmy w imieniu organizacji podziękować. Ale powiem Państwu, że to nie jest pierwsza wystawa, miałeś wiele wystaw, tak? Indywidualnych, zbiorowych. No, moja czwarta tak. Indywidualna. Gościliśmy Cię na alternatywach już trzy razy, także cały czas jesteś aktywna, także cieszymy się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, że możemy oglądać Twoje wszystkie prace, bo z reguły to śledziłem na Facebooku albo pojedyncze prace, a tak bardzo się cieszę, gratuluję. Ja się bardzo cieszę. Dla mnie wielki zaszczyt. Dziękujemy. Bo możemy teraz odpocząć przy obrazach, stresy odrzucić, nie myśleć o problemach, tylko proszę podziwiać pracę. Właśnie to ostatnie były właśnie plenerowe takie, tak? Tam jak córka na spacerze, na ławce odpoczynek, tak? Bardzo, bardzo intrygujące, bardzo ciekawe prace. Tak, zapraszam. Firma Lazur, ale kto nas tutaj wspierał? Przepraszam, Krzysiu, ty przede wszystkim dziękuję. No wy, wy albo wspieracie, bo gdyby wy to, to by galeria nie istniała, tak? To dzięki wam to jest, że istniejemy, że działamy. Dajcie swoje prace. Co moje, to moje. To dobrze, kochani, proszę bardzo. Składać życzenia, zadawać pytania. Proszę.